Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam carbonarę, czyli makaron z szynką w sosie ram. Cokolwiek to nie znaczy. Mamy tutaj dwie porcje. Waga całości to 155 gramów. Jedna porcja ma 314 kilokalorii. No ale oczywiście możemy sobie to zjeść na jedną osobę. Dość mało tutaj szynki tej jest. No ale zobaczymy, czy to tutaj to ją znajdziemy. Potrzebujemy do tego oczywiście pół litra wody. Którą należy zagotować. Ja sobie to zrobię na patelni. Jak to jeszcze w środku wygląda? No, głównie widać tutaj makaron. Tam cała reszta jest pewnie pod spodem. No, mam nadzieję, że mi się to tu wszystko zmieści. Bez żadnego problemu. No i niby mamy to robić przez około 6 minut. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w moim przypadku. Powoli danie nabiera leśnego zapachu. Jeszcze trochę i będzie gotowe. Powinno być gotowe. Tak to wygląda. Sos jakiś tam jest. Oczywiście ta woda się zredukowała. Gdzie jest ta szynka? Tego typu małe kawałeczki. Szynka wieprzowa. Bardzo dobra. Makaron z sosem. Nie wiem, jak powinna smakować prawdziwa carbonara. To ma taki posmak śmietankowy. Chyba tak powinno to być. Chociaż to powinno być chyba raczej bardziej gęstsze. Makaron mięciutki. Tej szynki to naprawdę skromne ilości. Raczej tu trzeba coś swojego chyba dodać. Makaronu za to mamy sporo, no chociaż to niby są dwie porcje, ale raczej dwie porcje, jeśli się doda więcej szynki, to rzeczywiście można z tego zrobić dwie porcje. A tak będę wcinał sam makaron. Oczywiście z tym sosem, takim no według mnie śmietankowym. Całkiem nieźle to smakuje. Jest dodana pietruszka. Praktycznie nie trzeba tego doprawiać, chociaż jak się doprawi, to może być nieco lepsze. Na opakowaniu tu mamy, że możemy dodać cukinię i tu nie wiem, szczypiorek. No ja mam szczypiorek, to zaraz sobie dodam. Będzie troszeczkę lepsze. No jak na produkt powiedzmy niemiecki, to powiedzmy, że może być. Chociaż to nie jest jakaś rewelacja. Ja raczej za kuchnią włoską, bo to prawdopodobnie jest włoskie danie, za bardzo nie przypadam. Ale tam od czasu do czasu coś innego można sobie zjeść. A jeszcze w lesie to smakuje całkiem inaczej niż jedzone w domu. No ogólnie ten sosik jest bardzo dobry. Ta szynkę trochę smak ten może jest wyczuwalny, albo ale skromne ilości jego jest.
No, powiedzmy, że ja polecam ten produkt. Jak sobie ktoś chce to spróbować samemu, albo zjeść we dwoje, to polecam. Cena oczywiście, gdzie ja to kupiłem, jak zwykle będzie pod spodem w opisie. I to tyle z dzisiejszego jedzenia w lesie. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.